mieście tej samej wielkości. Stwierdzamy tylko fakty. Macie przemiana! No dobrze, wróćmy do planowania urodzin wrzoskwinki. Tort w kształcie kości? Gotowy! O smaku kości! Prezent dla brzoskwinki? Jest! Na wszelki wypadek w różnych rozmiarach. Język psa! Pytają, gdzie jest solenizantka. Lila powinna ją tu przywieźć lada moment. O, cześć Lila! Holly! Gdzie wy się wszyscy podziewacie? Przyjęcie brzoskwinki już się zaczęło! Wszyscy czekają! Ale my jesteśmy na przyjęciu brzoskwinki. Co? Zaraz! Czy wy jesteście małe? Nie chciałabym was rozpytać. A, nie, nie. Rozmiar standardowy. Jesteś pewna, że nie pomyliłaś imprezy? No, wiesz, są dekoracje, pieski. I właśnie sobie głaszczę jedną puchatą główkę. Puchatą? Zaraz. A jakie pieski są na waszej imprezie? Podłużne? O! Mamy dwa psie przyjęcia! Do laboratorium natychmiast! Wybacz, brzoskwinko. Zaszło maleńkie nieporozumienie w związku z przyjęciem. Zaraz to wyjaśnimy. Jak to się stało, że mamy dwa przyjęcia naraz? Może odbyłyśmy podróż w czasie albo teleportowałyśmy się? Nie, po prostu namieszałyście. Lila wybrała się na pudelkową imprezę, a w tym samym czasie Polly przyjęła zaproszenie od jamniczków. Klasyczne zamieszanie. Dwa przyjęcia jednocześnie? Powiedzcie pieskom, co się stało. Zrozumieją. A jeśli nie zrozumieją, musimy wymigać się z jednej z tych imprez albo powiedzieć wszystkim, co się stało. A jeśli rzucą mi to spojrzenie chwytające za serce... nie zniosę tego! A gdyby tak udało się być na obu tych przyjęciach jednocześnie? Ehem. Co? Za każdym razem, kiedy mówię, a gdyby tak się dało, wyskakujesz z jakimś świetnym pomysłem, o czym teraz chyba zapomniałaś. Nie za każdym razem. Czasami nie. Czekaj, właściwie to mam już pomysł. Nie do wiary. Patrzcie! Najnowocześniejsza technologia teleportacyjna ukryta w supermodnym plecaku. Wprowadzam współrzędne i teraz stoję tu, a za chwilę... już tu! O, Shani, to genialne! Możemy teleportować brzoskwinkę z jednego przyjęcia na drugie. I nie będzie smutnych spojrzeń. Mam już dla niego idealną nazwę. Szybki bip plecak! Bo kiedy bawisz się na jednym przyjęciu, robisz szybkie... i jesteś na drugim! Ja nadal myślę, że powinniśmy powiedzieć pieskom. To będzie łatwiejsze niż teleportacja. Nie mogę ich zawieść! Shani! Teraz możemy mieć urodzinowe ciasto i zjeść ciasto. Współrzędne ustawione! Świetnie! Shani, Lila, pójdziecie na przyjęcie pudelków. Ty, Jake, pobawisz się z jamniczkami, a my będziemy na obu tych imprezach. Solenizantko, uratujmy tę sytuację. No i oczywiście uczcijmy twoje urodziny. To do dzieła! Mam co do tego złe przeczucia. Przyzwyczaisz się.